Cześć, tu Retro Gaming Laptop, a dziś będę ogarniał Dela na 1000 subów. Zobaczymy, czy uda się ogarnąć wszystko tak, żeby było jak spod tak zwanej igły, tak, aby ktoś, kto na koniec go wygra, był bardzo zadowolony. Zaczynamy. Niestety okazało się, że nie jest tak dobrze, jakby się mogło wydawać, pomimo tego, że Dell wstaje i teoretycznie wszystko jest ok. No to okazało się, że wylała nam się bateria BIOS-u. Niestety ten klonkier 7,2 V rozlał się i poszedł po kablu, tworząc nam tutaj mały Saigon na płytce drukowanej odpowiadającej za przekazanie dźwięku oraz klawiaturę. No i co? No i spróbujemy tutaj jakoś to doprowadzić do porządku. No a jeżeli się nie uda, no to trudna, przykra sprawa. No myślę, że na tym etapie jedyne, co moglibyśmy jeszcze zrobić, to spróbować z tego Dela złożyć jakiegoś innego Dela. No ale nic. Spróbujmy, zobaczmy, a nuż się uda, przecież to nic nie kosztuje. No i co, chłopaki i dziewczyny, chyba nie jest źle. Udało się w tym momencie wyczyścić wszystko do tego stopnia, że zaczął nam działać Enter. Być może cała klawiatura jest już sprawna. Będę w stanie to sprawdzić dopiero, jeżeli zainstaluję jakiś system. Czy zainstaluję jakiś system? No, kwestia czasu. Ale jak sami widzicie, nie było tak prosto, gdy tutaj doprowadzić to do porządku, jakby się wydawało. Plan zakładał wyciągnięcie z pudełka, wyczyszczenie, sprawdzenie, działa super, zainstalowanie systemu i spokojne czekanie i odcinanie kuponów, aż nazbieram sobie te 1000 subów, by móc zrobić dla Was ten konkurs. Natomiast jak życie pokazało, same problemy tutaj były nieco większe i trzeba było tutaj do niego na grubo dosiąść. Czy to wystarczyło? Czy jeszcze coś trzeba przy nim podziałać? Cóż, myślę, że musimy zaczekać, żeby to zobaczyć. Natomiast na ten moment, no, jestem przynajmniej na tym etapie, że udało mi się odpalić z dyskietki startowej system z obsługą CD-ROM.
nie wyciągając napędu, wsadzimy tutaj płytę i zobaczymy, patrzcie w ogóle jakie fajne, nie? I zobaczymy, czy jesteśmy w stanie tutaj pociągnąć dalej instalację systemu. Spróbujmy. No to co, D2 kropek, patrzcie, kurde, świetnie, że ten enter działa. Setup. A dlaczego już to? Trzeba mu zainicjować wyciągnięcie i włożenie? A to tak, trzeba mu zainicjować wyciągnięcie i włożenie. Dobrze. No to w takim razie ponów. Wiecie co? Sprawdzamy dysk C. Dobra, czyli wychodzi na to, że startuje, więc ja tutaj nie będę kombinował. Ja tutaj po prostu wyłączę go na ten moment i poskładam do kupy. Spróbuję go na spokojnie zainstalować i sformatować dysk, kiedy już będę mieć wszystko poskładane tak jak należy. No i jak widzicie, dysk 100% sprawny. Słuchajcie, okazało się niestety, że pacjent zdechł, obrażenia były zbyt poważne i to wyczyszczenie tak naprawdę pomogło tylko na chwilkę. Zainstalowałem system i niestety nic z tego dalej nie będzie. Pacjent sobie umarł, no i co? No i obiecałem Wam jakiegoś fajnego lapka na 1000 subskrypcji w konkursie i laptop, który został obiecany, okazał się być niesprawny. Co mogę w tym temacie zrobić? Słuchajcie, no ciągle nad tym będę pracował. Wydaje mi się, że no co, no XP i CD raczej nie będę Wam w stanie zaoferować. Natomiast XP bez CD być może uda się ruszyć. Zostańcie na kanale, myślę, że to będzie materiał podzielony na dwie części. Tą część na ten moment już sobie niestety zakończymy. Natomiast oczekujcie kolejnego odcinka, w którym myślę, że ogarniemy sobie XPI i będziemy sobie mogli tutaj zobaczyć, jak
uda się to wszystko skonstruować. Na ten moment z mojej strony to tyle. Jeżeli filmik się podobał, łapa w górę. Jeżeli się nie podobał, łapa w dół. Natomiast jeżeli chcecie wygrać w konkursie fajnego retrolapka na 1000 subskrypcji, to zostańcie na kanale i powiedzcie znajomym, żeby również może dołączyli, jeżeli ich pasją jest również retro. Dlatego, że taki content będzie coraz większej ilości trafiał na ten kanał i być może coś znajdziecie tutaj właśnie dla siebie. Z tej strony Retro Gaming Laptop. Dzięki. Cześć.